Witaj w krótkim przewodniku, jak aktywować Xoxo eSIM na urządzeniu z systemem iOS. Pokażemy Ci, jak w kilku prostych krokach aktywować internet na Twoim iPhone'ie. Zaczynajmy! Upewnij się, że Twoje urządzenie jest kompatybilne ze standardem eSIM, nie jest zablokowane przez operatora oraz że masz stabilne połączenie Wi-Fi, zanim przystąpisz do działania. Pierwszym krokiem jest otworzenie e-maila z kodem QR, który otrzymałeś od Xoxo eSIM. Kod QR znajduje się w załączniku do wiadomości e-mail. Na początku upewnij się, że jesteś podłączony do internetu poprzez Wi-Fi. To ważne, aby proces aktywacji przebiegł pomyślnie. Teraz wystarczy zeskanować kod QR. Możesz to zrobić bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia na swoim urządzeniu. Otwórz aplikację Zdjęcia, znajdź zdjęcie z kodem QR i zrób jego zdjęcie. Jeśli skanowanie za pomocą aplikacji Zdjęcia nie przyniesie rezultatu, wróć do Ustawień, wybierz Sieć komórkowa, a następnie dodaj kartę eSIM. Naciśnij opcję Użyj kodu QR i zeskanuj kod QR bezpośrednio z poziomu tego menu. Naciśnij przycisk Dalej i poczekaj. Może minąć kilka minut, zanim Twoje urządzenie nawiąże połączenie z operatorem. Gotowe. Twój eSIM jest teraz aktywny i gotowy do użycia. Pamiętaj, że ważność eSIM liczona jest od momentu jego aktywacji, więc upewnij się, że aktywujesz go w odpowiednim czasie. Po dodaniu eSIM możesz nadać swojemu nowemu planowi komórkowemu własną etykietę, co ułatwi zarządzanie wieloma planami. Wybierz nazwę, która będzie dla Ciebie najbardziej pomocna, na przykład Xoxo eSIM lub 10 GB 10 dni Włochy. Następnie możesz wybrać, który z Twoich planów komórkowych będzie używany jako domyślny numer do połączeń, wiadomości i danych komórkowych. Możesz zachować swój numer główny do połączeń głosowych, a eSIM przypisać do danych komórkowych, czyli internetu. Zalecamy także wyłączyć opcję przełączanie danych komórkowych oraz wyłączyć roaming danych na głównej karcie SIM, aby uniknąć dodatkowych opłat roamingowych przez operatora. W przypadku, gdy masz wgrane więcej kart eSIM, przejdź do ustawień Sieć komórkowa, znajdź swój nowy plan eSIM i naciśnij Włącz tą linię. W niektórych przypadkach warto ustawić preferowany tryb sieci na LTE 4G, jeśli w danym kraju nie ma jeszcze 5G. Sprawdź też, czy masz włączony roaming danych na karcie eSIM, jeśli jest to potrzebne. Na koniec włącz i wyłącz tryb samolotowy. I to wszystko! Teraz możesz korzystać z Xoxo eSIM i zarządzać swoimi planami komórkowymi zgodnie z potrzebami. Dziękujemy za wybór naszej usługi i życzymy przyjemnego korzystania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, nasz zespół wsparcia technicznego jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami przez xoxoesim.com. Do zobaczenia!